Marcinie Mastalerku na początku naszej rozmowy. Tenże Marcin Mastalerek, nowy szef gabinetu prezydenta, no, mówił o tym, żeby prezes Kaczyński poszedł na emeryturę polityczną wręcz. Jak pan to widzi? Myślę, że to jest postulat wielu osób o bardzo różnych poglądach, zarówno prawicowych, jak i lewicowych. Z różnych powodów, tak? Są osoby o poglądach głęboko przeciwnych PiS-owi, które chciałyby, żeby już prezes Kaczyński poszedł na emeryturę, dlatego że uważają, że ma zły wpływ na polską politykę. Ale są też osoby o poglądach takich jak PiS, albo tak jak my, czyli prawicowych, krytykujących PiS z prawej strony, które też by chciały, żeby już skończył się ten czas. Bo jest coś bardzo niezdrowego w fascynacji tych kilku milionów polskich wyborców tym człowiekiem i ślepym zaufaniu, jakim go obdarzy.